Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i rozpoczynamy kolejny odcinek z Wings. W poprzednim odcinku Bloom dostała się do chmurnej wiedzy, wspólnie z resztą Wings. Udało mi się chmurną wiedzę odcerować, chmurna wiedza znowu jest i też Bloom odkryła prawdę na temat swoich rodziców. No mniej więcej, no bo jest, no, może nie do końca zna wszystkie odpowiedzi, ale z wiedzy jest jakaś szansa na to, że może ich ratować, okazało się, że Walter kłamał, no to należało się tego spodziewać. No i teraz Bloom jest przygotowana i gotowa, żeby go zabić, więc no już tutaj ostateczna rozgrywka, finalne odcinki już mają miejsce. Naprawdę już blisko jest końca trzeciego sezonu, ale dobra, zaczynamy. Bloom dowiedziała się od trzech prastarych wiedź, że jej rodzice nadal żyją, wysłani gdzieś w magiczny, bezkresny wszechświat. Nadzieja na nowo wstąpiła w Bloom. Gniew czarodzieja. Gniew czarodzieja, czyli właśnie gniew Waltora. No i to, co Waltor zrobi w tym odcinku, to będzie naprawdę szalone. Tutaj Waltor naprawdę odwali grubą manianę. Choć no właściwie Waltor odwali tą grubą manianę ze względu na to, że jest zdesperowany. No widać, jak było, że w drugim sezonie widać było, że Darker był bardziej pewny swego, że więcej był w stanie osiągnąć i faktycznie więcej był w stanie zrobić niż Waltor. No Waltor jest z kolei jest zdesperowany i w tym momencie jest gotowy zrobić wszystko, byle tylko wygrać. Nie jest on pewny siebie. Chcemy wyśledzić Waltora. Jest słabszy niż kiedykolwiek. A teraz, gdy mamy wodne gwiazdy, możemy wreszcie go pokonać. No właśnie, on jest w tym momencie słaby. Osłab nie jest tak silny jak wcześniej, więc no teraz Wings mam okazję na to, żeby go zabić. Może i jest słaby, ale nadal ma w posiadaniu wszystkie zaklęcia, które ukradł. Damy radę, pani Faragondo. Tyran, taki jak Waltor, przyparty do muru może być nieobliczalny. To zbyt niebezpieczne. No to też prawda, że mimo tego, że Waltor okej, jest słabszy, no to jednak trzeba brać pod uwagę to, że on w tym momencie jest zdesperowany i że jest zdesperowany, no to jest skłonny zrobić wszystko, żeby wygrać. On się nie dowie przed nic w tym momencie. Jestem niepokonany! Okej, okay, Waltor i Trix wrócili na Andros? Po pierwsze, że nikt ich nie zauważył, a po drugie... No co, krówki wam się najwyraźniej niepokoiły. Odniosłam nieco inne wrażenie. Jasne. Bez urazy, ale te wodne gwiazdy chyba przerosły twoje możliwości. O, Trix, zaczynają się z niego nabijać. Tracą wobec niego szacunek. Może powinieneś zdobyć jakieś nowe zaklęcia i trochę się podszkolić. Właśnie, co powiesz na praktyki w Departamencie Magii? No, on naprawdę, on jest w tym momencie zdesperowany, on już widać, że traci kontrolę nad sytuacją. I właśnie to jest różnica między Darkerem a Waltorem. Jednak Darker był lepszym złoczyńcą. Darker był lepszym złoczyńcą, bo Darker nad wszystkim panował, był inteligentny, był w stanie wiele osiągnąć, a w przypadku Waltora widać, że pali mu się gród pod stopami i że jest w tym momencie już zdesperowany, już nawet Trix go nie szanują. Może kuzeł. Nazywam się Waltor. Nie ma potężniejszego czarodzieja w całym magicznym wszechświecie. Nie próbujcie mnie prowokować. Zamienił się w demona w tym momencie. Zamienił się w demona. Dobra, wyluzuj, masz rację. Nie będziemy ci przeszkadzać. No wiesz, knuć, spiskować i takie tam. Tak, w razie czego wołaj nas. No, zestraszyłeś teraz. Widziałeś się to? Ale brzydal. I pomyśleć, że kiedyś mi się podobał. No, znamy już nie będziecie z jego powodu sobie wyrwać rąk. Spójrzmy prawdzie w oczy. Mamy bardzo kiepski gust, jeśli chodzi o facetów. Tu się zgodzę. Najpierw Darka, teraz Waltor. Trafiamy na samych nieudaczników. No, ja wam polecam zmienić podejście. To wtedy może traficie na
bardziej przyzwoite osoby. Ale ja nie jestem nieudacznikiem. Pokażę wam nieudaczników. Dalej wszystko słyszał. No to Farogona miała rację, Zawator w tym momencie będzie zdesperowany. On może być słabszy, ale jest zdesperowany. Się przemienił w tego demona. On chyba najwyraźniej od samego początku był w stanie się przemienić w tego demona, tylko w czasie był na tyle pewny siebie, że nie korzystał z tej mocy. Tylko po prostu był sobą. Ale naprawdę dziwnie się patrzę na tego Waltora w takiej wersji. Będzie czterech żywiołów. Ogień, woda, wiatr i ziemia. Słuchają moich rozkazów. To wszystko? Nie, to nie wszystko. Oto do chmurnej wieży. Wietrze do czerwonej fontanny. Tamina Aishi. Tamina Aishi, ona się przeraziła tym, co on teraz zrobił. To świadczy o tym, że Aishi to jest. No ona ma swoje ograniczenia. Ona ma swoje ograniczenia i że... No... Bez przesady, no nie zrobiłaby tego wszystkiego jak Waltor w tym momencie. Są tutaj cztery żywioły napuszczane na poszczególne miejscówki. I naraz za te miejscówki na ogromne niebezpieczeństwo. No ogień do Alfei, więc tam Alfea może zostać spalona w tym momencie. No nie zrobię coś Waltora, ale nie mogę z tego zrobić wcześniej. Tak swoją drogą, jakbyś tak bardzo chcesz przesunąć władzę, to mogłeś wcześniej o tym z takich pomyśleć. No ale... No widać, że on tego jednak robi z desperacji też, no. Wcześniej tego nie robił, dlatego, bo był na tyle pewny siebie, że wydawało mu się, że spokojnie wygra bez takich sztuczek, no ale że teraz jest zdesperowany, to sięga po najwyższe środki. No ale Tamina Aishi mówi sama za siebie, że ona jest ewidentnie przerażona tym, co teraz Waltor zrobił. No to również świadczy o tym, że Aishi wcale nie jest taka zła i najgorsza. Ona ma swoje ograniczenia faktycznie i są rzeczy, do których, znaczy są rzeczy, których się nie dopuści, no. Ona może walczyć z Wings, może być jakimś zagrożeniem dla Wings, no ale jednak nie będzie w taki sposób narażać całego wymiaru. No oczywiście, nie licząc to, nie licząc tego, co robiła w pierwszym sezonie, no ale wtedy to akurat ona nie kontrolowała siebie, to znowu to ona sobą nie była. To już wtedy całkowicie czarna magia ją pokonała. Cały szwadron trąb powietrznych zbliża się do szkoły! Za chwilę w nas uderzą! To pani Gryfin? Chwileczkę, już łączę. No ale to jest chyba w największym niebezpieczeństwie, ponieważ ogień jest najgorszy i ogień może tutaj najbardziej im zaszkodzić. Nie, jest to do tego dochodzi Alfea. Co się dzieje w Alfei? Ogień! Co? Drzewa się palą, słyszę ich krzyki! Cały las jest w płomieniach! No, ale to może bardzo źle wpływać na florę, która jest w stanie odsuwać ból tych drzew. Płomienie zmierzają w naszym kierunku. Idziemy. Ogniu, gaśnij! No, no nie uda się tak łatwo tego ugasić. Zatrzymam to! Enchanty! Cały deszcz na te drzewa. W tych płomieniach
jest moc zła. Nic ich nie zgasi. To żar w ogóle nie słabnie. No co ja pokonać Valtora? Nie ma innego wyjścia. Drzewa płoną, ale nie są trawione przez ogień. Czy to znaczy, że las będzie już zawsze płonąć? Tak. Czerwona fontanna jest niszczona przez wiatr. Chmurna wieża jest zalewana przez deszcz, a Madix nawiedzają trzęsienia ziemi. A my zostaniemy pochłonięci przez wieczny ogień. Jedno, przez wieczny ogień. Przez wieczny ogień. Jakie nawiązanie do Wiedźmina. Przez wieczny ogień. O. Najgorzej! Wieczny ogień to zło, trzeba coś z tym zrobić. Nie można dopuścić do tego, żeby wieczny ogień nie was pochłonął. Jestem prokowców czarownic, tu brakuje. Musimy powstrzymać Valtora, albo wszystko zniszczy. Pędźcie, dziewczyny, idźcie i ocalcie Madix. Ocalcie nas wszystkich. No, teraz nie mamy wyjścia. Teraz trzeba Valtora ostatecznie zabić i... odebrać mu moce. Wykonuję ostatnie obliczenia. Tornado 1, start! Tornado 2, start! Tornado 3, start! Powodzenia, chłopaki! Będę próbował jakoś powstrzymać ten wiatr, no nie da rady. Gdyby mnie się zabiją. No i to się dla was naprawdę może źle skończyć. Gotowe, Ciri. Przyjąłem. Detonacja! Wtedy podziała, nie ma sens. Dobra, udało się. Super! Chłopaki? No właśnie. To nie podziała. To jest magia Valtora, tego się nie da powstrzymać. No chmurna wieża teraz. Nie, czyli im grozi utonięcie. No już się będzie dowodziła akcją. No to my też nie da rady. Magix teraz. Posłuchajcie, skoro potrafię wyczuć moc ognia smoka, ja pójdę pierwsza. Bariera nie powstrzyma ognia. Niedługo cała szkoła stanie w płomieniach. No to ruszajmy! Nie, trzeba tylko Valtora znaleźć i powstrzymać. I pomyśleć, że się martwiłam, że nie wzięłam kostiumu kąpielowego. Stella, czy możesz przestać żartować? Nie znasz jej? Znam! Im większe niebezpieczeństwo, tym bardziej jest spora do żartów. W takim razie, teraz możesz sobie nie żałować, Stello, bo wszystkie tam wchodzimy. O, tam jest, czuję to. Gdzie? Przecież tam zupełnie niczego nie ma. A może jednak jest? No to idziemy. Ja za chwilę Blum spotka Valtora. Nareszcie jesteście. To nie jest Valtor, nie. To nie jest Valtor, to jest iluzja. To jest iluzja. Nie ma takiej opcji, żeby Valtor od tak po prostu się pokazał. To jest na pewno iluzja Valtora po raz kolejny. Więc Wings, nie ufajcie. Nie ufajcie, że to jest Valtor, bo to nie jest Valtor, to jest tylko i wyłącznie iluzja. Nie dajcie się w tym momencie zwieść. Chcę to zakończyć. Domyślam się, że macie wodne gwiazdy. Wiesz, że nie mogę walczyć w ich obecności. Ojej. No i... co, będziesz teraz ofiarę z siebie robił? Odesłałyby mnie do wymiaru Omega. Wiecie jak tam jest? Wiecie jakie to okropne miejsce? Ojej, to teraz będzie... To nie jest Valtor. Valtor się tego demona zamienił. Więc to na pewno nie jest Valtor, to jest tylko i wyłącznie jego iluzja. Taki duży chłopczyk, a jak Apexa. Ten, kto chciał zniszczyć cały świat, nie powinien się bać wygnania. No. No właśnie, stara Marasia. No ale to nie jest Valtor. To nie jest prawdziwy Valtor. Jest nie tak.
znajduje się za mną, ale Waltor jest tuż przed tobą. No on jest za wami, on jest za wami. Chyba, to jest iluzja. Chyba, że to twój, a nie mój koniec, moja droga Plum. To pułapka, uciekajmy! Jesteśmy pod dnem jeziora, nie chcę, by nas to uwięził. Uciekamy! No to jest iluzja, to nie ma prawdziwy Waltor. Albo i był? Nie, no dobra, może tak był prawdziwy Waltor. Jest coraz ciaśniej! Dziewczyny, zmniejszamy się! Ale Blum nie będzie mogła tego zrobić. Blum, pośmiesz się! Przejście się zamyka! Och, moja moc Enchantrixu nie jest jeszcze kompletna. Chyba już nigdy nie dostanę mini czarodziejką. Co Blum tu zostanie, będzie musiała z Waltorem walczyć. A nie, dobra, dała radę wylecieć. Szukałyście mnie? Tak. A, tutaj jest. I tym razem nie będzie żadnej litości. Zgadzam się, żadnej litości. No dobra, dobra. No, nie, to chyba raczej tam nie był prawdziwy Waltor. Teraz to jest prawdziwy Waltor. Ona spadnie w odchłań, i ona potem musiała Strix walczyć z Waltorem. Zężystość! Wzmocnienie! Uważajcie, dziewczyny! Dobra, bierzmy go! Na wreszcie będzie się musiało zamknąć Strix. Fuj! Zostawcie jej stopy! Zostaw ją, zboczeńców! Możesz sobie pomarzyć. Oj, Blum, jak ja się lubię w takich momentach, naprawdę. Dobry strzał. Nie ma tu żadnych wodnych gwiazd, Blum. Tylko ty i ja. Zgadza się, Waltor. Ogień przeciwko ogniotu. Nie no, Waltor, dołożę coś od siebie. Blum, spójrz się w górę! Nie, skubano oczekuje oczywiście, należało się tego po nim spodziewać. Osłaniam cię, Blum! Dobrze! Połączona siła, Waltor! Nie utrzymacie mnie! Tak ci się wydaje. Co teraz zrobicie, małe Links? Uwolnicie wodne gwiazdy? Bingo! No, to się lepiej nie bądź z taki pewny siebie, bo nie będziesz teraz taki pewny siebie, nie udawaj teraz takiego pewnego siebie, bo no, te wodne gwiazdy to ciebie mogą spokojnie załatwić. Znajdźcie ogień smoka! No, mówiłam, nie bądź pewny siebie. A, dobra, okej, teraz się zamienił w tego demona. Dobra, o tym zapomniałam, wam przejmie sobie tą moc. A to znaczy, że wy jesteście skończone. I tak cię pokonamy, Waltorze. Dopóki będzie w nas ostatnia cząstka energii, będziemy walczyć. Mogę ci to zagwarantować. Znajdźcie ogień. Wodne gwiazdy zadają ból, prawda? To dla ciebie, Blum. Mnie wodne gwiazdy jakoś nie przeszkadzają. Mnie także nie. Dalej, dziewczyny, osłońmy Blum. No, one tak łatwo nie dadzą się pokonać. Waltor też w dupie. Nie, nie powstrzymacie mnie tą swoją czerwą mocą. Czyżby? Nie powstrzymacie go na długo. Damy radę. Nie, wasza tarcza słabnie i jeśli nadal będziecie ją utrzymywać, to stracicie całą moc. I co potem? Potem zniszczy i was.
Dlatego wracam do walki. Nie, nie wracasz. Nie możemy się poddać. Posłuchajcie, mam plan, ale musicie zostać z tyłu, dopóki nie dam wam znać. Ale Bloom! Opuśćcie tarczę. To może być nasza ostatnia szansa. No, Bloom się nigdy nie poddaje. Gotowa na spotkanie z rodzicami, Bloom? Raca się nie spotka z rodzicami, jeśli ją zabije, bo jej rodzice tam żyją. Oni nie zginęli, tylko są uwięzieni. No, tylko się Walter nie zdziw. Lecę tam. Nie, Lejlo, zaczekaj. Ale musimy zaufać Bloom. Ona na pewno wie, co robi. A co, jeśli nie wie? O nie! I tak się kończy historia ostatniego następcy tronu Domino. Dobra, mówię to samo teraz, to odcinku jakoś się wtedy nie skończyła, więc zamknij się. Nie była w stanie to zaklęcia uwolnić. Teraz rozumiem. A co do waszej reszty? Zanim zaczniesz strzelać, może najpierw sprawdzisz swoją statuę? Trochę nieszczelna. No, chyba się uskodziła. Tak. Może i magiczny pył nie działa na ciebie, ale poradził sobie z otwarciem twojej szkatuły. No tego się nie spodziewałeś, co, Waltor? Tak. Zaplecza Esperi Słońca Solari. Nie. Tak. Chyba grają w głupiego Jasia. To jest co zabawne. Nawet Tricks się tam zabawią. Ej, nic nie ma. Nie, moje zaklęcia. O nie, biedny Waltor. O, biedny Waltor. Zaczekaj! Wszystkie moce, które zebrałem. No nie ma. Zaklęcie cztery żywiołów to najpotężniejsze zaklęcie we wszechświecie. Nie mogę go stracić. No straci z was, straci to swoje zaklęciotka i tyle będziesz z siebie. Woda, wiatr, ogień, ziemia, wróćcie do mnie. Nie możemy pozwolić im zniszczyć nasze szkoły, jeżeli ona przestanie istnieć, to my razem z nią. Hej, patrzcie, zniknęły, odstraszyliśmy je. Jesteśmy nieźli, stary, ale chyba nie aż tak. Nie, to nie ma to zasługa, Brodo ma rację. Wszyscy tędy. Zostaliśmy odcięci. Chwyćmy się wszyscy za ręce, wytworzy wokół nas bańkę. Dzieje się coś dziwnego. Ogień chyba zaczął wygasać. No, w ostatniej chwili udało się uratować Alfę. Tragedia, moja szkoła zmieniła się. Spokojnie, Griffin, zaraz to będzie uratowana. Magic Stess. Zabierajmy się stąd szybko! Waltor, co ty się ciesz? No przegrałeś! Nie bądź taki śmieskiem, już się tak nie ciesz, bo ty nie masz z czego się cieszyć, to przegrałeś właśnie! Powstrzymajcie je! Sam to zrób, nie mam zamiaru tonąć! No, Tryk stwierdził, że łzy nie będą ci słuchać. No i słusznie, no nie zrobię coś, ale traktowałeś się źle, zwłaszcza traktowałeś źle. Nie miałeś wobec niej żadnego zacunku, mimo tego, że ona ciebie uwolniła z wymiaru Amaga, więc powinieneś się trochę więcej zacunku okazać. No ale że nie raczyłeś tego zrobić, no to...
No to Mazda swoje w takim razie, było salować, Strix. Ej, to patrzcie, wybieracie! Wracajcie i to już! Bo co? Jakby to nie ma zdawni mi teraz za tej władzy? Chciałabym mieć więcej czasu, żeby to przedyskutować, ale ogólnie rzecz biorąc, między nami to koniec! Tak, żegnaj, frajerze. Hasta la vista! Nie. Ale ciebie lubiły kiedyś. Mogłeś wykorzystać to, że faktycznie ciebie lubiły, jakoś doprowadzić do tego, żeby... miało tobie lepsze zdanie, ale ty stwierdziłeś, że nie, no, będziesz je traktował najgorzej jak się da, będziesz je traktował źle, nie będziesz im okazywał żadnego stosunku, no i to jest kara dla ciebie, Walter, no masz za swoje. To jest kara dla ciebie, zasłużona. Aish ciebie uwolniła z wymiaru, uwaga, gdyby nie Aish, to byś nic nie był w stanie zrobić, no a ty ją traktowałeś źle, nie okazywałeś się żadnego stosunku, no to teraz masz za swoje. Ale by spowodzić z tej satysfakcji, no tak Walterowi zasłużył sobie. Do widzenia, Walter. Patrzcie, zaklęcia wracają do swoich światów. Ja teraz jak w Mighty Pony, po pokonaniu T-Rexa, po pokonaniu... Kość Glow. Tutaj podobnie to jest, wszystko wraca na miejsce. Wszystkie światy zostają odbudowane. No to on dalej miał nawad na takimi syrenami. Ale dziwne jest to, nie? To jest 25 odcinek, więc można by było stwierdzić, że to jest tak jakby finał tego trzeciego sezonu, no bo już miał... To się wszystko się dobrze skończyło. Walter niby jest spokonany, ale właśnie, niby. Ale to będzie tak sprawia takie wrażenie, jakby to miało być zakłócenie. Do tego sezonu. No te syreny faktycznie wyglądają bardziej jak syreny, a nie to, co mieliśmy w Miraculum albo w Wiedźminie 3. No i to szczerze, to jest, to będzie sporo momentów, gdy się tak będzie się musiało o nim martwić. Niestety. Dziękuję wam. Wygląda na to, że wielka magia dosłownie zmutowała wiedźmy. Powinnyśmy je złapać. Zajmiemy się tym. Oczywiście, jeśli wam to nie przeszkadza. Proszę bardzo. No, Trygzos obecnie nie zdołał uciec. O nie, bo one tam znowu trafią, nie! Wiaty i kołysanki, proszę, ślicznie proszę, wszystko tylko nie Lightrock. Aishi, nie. Jebać to, ile złego zrobiłaś, nie, Aishi, nie, Aishi, nie. Nie zasługujesz na to, ja się z tobą zgadzam, Aishi. Ostędźcie ją, zlitujcie się nad nią, no tak ładnie was prosi. Tak ładnie was prosi, zlitujcie się nad nią. Trzeba było o tym pomyśleć, zanim związałyście się z Valtorem. Do następnego razu, Blue! Ale zdradziły Valtora! Ale odcięły się od Valtora! Niech to będzie liczone jako... Niech to będzie brane pod uwagę jako okoliczność łagodząca. One się sprzeciwiły Valtorowi, że go zdradziły. Bieda Aishi, nie, no będzie musiała znowu przezywać to samo.
Pozostatem Likatropie, nie no, nie Likatropie, Rajtropie, nie? No to przecież oni tam dosłownie, oni, to jest sekta. To jest sekta, która piezy mózg tym ludziom. To nie jest właściwy sposób na reformację. Następny raz? Cóż, gwiazdy tak myślą. Wracamy znów, jesteś naszą odpowiedzią. Wracamy znów, szerzej z nami. Teraz na przykład znowu jest Avalon tutaj widoczny, no ale oczywiście nie ma on żadnych kwestii dialogowych, nic ciekawego nie powie. No a to ubolewam, to jest akurat dla mnie taka wada trzeciego sezonu, że jakakolwiek postać Avalona nie została wykorzystana w tym trzecim sezonie. Teraz gdyby to już jest prawdziwy Avalon, no to fajnie byłoby go Bizet też poznać. Wings! Wings! Tak się cieszę, że wróciłaś w jednym kawałku i że Waldora już nie ma. Prawdę mówiąc, nie jestem tego taka pewna. Oj, blucuję, zdawała teraz co żyje. No powiem tak. To jest dziwne, nie? To jest przedostatni odcinek z Wings, ma być jeszcze jeden odcinek. A tutaj już wszystko sprowadza się do tego, że tak jakby Waldora jest pokonany i Trixters. No... Coś tutaj śmierdzi, co nie? Coś tutaj ewidentnie śmierdzi. I... Ja już można mieć takie podejrzenia, że coś tutaj jest nie tak. Czego tak uważasz? Widzisz... On żyje. Ja na właśnie, Waldor żyje, więc... jest to nie jest pokonany. Dopiero w finalnym odcinku będzie pokonany. Kiedy wiedźmy zostały pokonane, a Baltor zniknął, w Magiksie ponownie zapanował spokój i sielanka. Jednak pod zgliszczami czerwonej fontanny nadal jest coś niepokojącego. Powiedzcie od razu, Baltor, nie musicie już tego ukrywać. No, to koniec. Co my to poprowadzili, to... faktem, że trochę inaczej niż w innych sezonach, ponieważ no, w innych sezonach, jak Złotyńca był pokonany, no to faktycznie był pokonany, tak? Nie, że nagle jeszcze powrócił i trzeba było go jeszcze raz pokonać. To jest z kolei inaczej, no bo Wings udało się odebrać wszystkie moce Walterowi, naprawdę wszystkie moce. Udało im się odebrać wszystkie moce, które on skradł. Udało im się przywrócić te moce do tych krain, z których on te moce wykradł. No ale ostatecznie okazało się, że Waltor nie jest pokonany. No Waltor ciągle żyje i jeszcze z Waltorem będzie finalne starcie w kolejnym odcinku. Ale też również widać, że Waltor jest inny od Darkara i faktycznie jednak Darkar jest dużo mądrzejszym złoczyńcą. Ponieważ Darkar faktycznie był o wiele bardziej inteligentny. Darkar był w stanie faktycznie o wiele więcej zrobić. Również był w stanie o wiele więcej osiągnąć. I było wiele większym zagrożeniem ostatecznie. Waltor z kolei, no Waltor jest zdesperowany już w tym momencie. Faktem, że no tym zagrożeniem dalej jest, ale nie jest tak pewny siebie jak wcześniej. Również jest w tym momencie już zdesperowany. No i nie stanowi on takiego zagrożenia jak Darkar. Darkar był o wiele większym zagrożeniem. Waltor z kolei już, a z takim zagrożeniem to nie jest. I... właśnie... Waltor, no... już nie jest taki silny, jak był wcześniej. I to teraz będzie po prostu zdesperowany, żeby wygrać. No bo już stracił teraz te swoje moce i... teraz już właściwie jedyne, co go będzie obchodziło, to pokonanie Wings. No ale sytuacja naprawdę była wyjątkowo poważna, że on tam wysłał te cztery zwioły do poszczególnych miejscówek i... no gdyby nie udało się go pokonać, no to Alfa by spłonęła. Damone by zginęły te czarodziejki wraz z Faragondowi. Naprawdę
sytuacja była bardzo, bardzo ogólnie nieciekawa. No ale cóż, 1-0 dla Wings, no bo Walterowi udało się odebrać mocy, no ale to sam nie jest pokonany, jest, będę trzeba go wykończyć w kolejnym odcinku. Więc no bo w tym sezonie mamy takie dwa zwycięstwa. No bo tutaj one teraz triumfują, świętują, no ale jest, to nie jest koniec. I dopiero gdy będzie koniec, to będą ponownie triumfować i świętować. Zaś jeśli chodzi o Trix, no to skoda mi Trix, naprawdę skoda mi Trix. No okej, okay, no wiadomo, współpracowały z Walterem, no, zrobiły złe rzeczy, ale ich zakończenie z ostatecznie wracają do tego jeziora Jakantrop, czy jak to się tam nazywa, no to naprawdę współczuję. Co ta biedna Ice, no ta biedna Ice tak błagała o to, żeby nie została skazana na taki los, a no, oczywiście oni jej nie okazali litości. Biedna Ice, naprawdę. Skoda mi Ice w tym momencie. No i skoda mi Trix, mimo wszystko, skoda mi Trix. No ale psami mogę mieć tą satysfakcję, że odłączyły się ostatecznie od Waltora i coś na niego wypięły. No powiem tak, Walter ich nie traktował dobrze, nie szanował on Icy, która jakby nie bardzo uwolniła go i gdyby nie ona, no to on nic nie byłby w stanie zrobić, więc no zasłużona karma dla niego, że ona ostatecznie go w taki sposób potraktowała. No ale okej. To będzie na tyle. I wyjdziemy się no, już w finalnym odcinku z Wings, jeśli chodzi o trzeci sezon. No i wtedy również zrobię podsumowanie tego sezonu. Na chwilę obecną to będzie na tyle. Bywajcie.